Ekrany Game Over to coś, co jest mi w naturalny sposób obce. Jako pracownik profesjonalnego kanału o grach jestem po prostu zbyt dobrym graczem, żeby ponosić porażkę, co udowadniałem wielokrotnie, chociażby na naszych streamach. O Jezu, ale muszę przyznać, że nawet mi czasem zdarza się specjalnie zabić albo zrobić coś na przekór grze, żeby zainicjować ekran pożegnalny. No bo niektóre z tych ekranów Game Over są przecież na tyle ciekawe, że rzeczywiście warto je zobaczyć. I o tym porozmawiamy dzisiaj. Oto ekrany Game Over, dla których warto było dać się zabić. Czy zdarzyło wam się spotkać w grze postać, której bardzo nie lubicie i bardzo chcecie zdzielić ją w twarz? Mam nadzieję, że nie, no bo to oznaczałoby, że wasze serca żyją w gniewie, a to może doprowadzić do palpitacji i innych powikłań, czego wam oczywiście nie życzę. Umówmy się jednak, że skorzystanie z możliwości przywalenia w mordę jednemu z największych zbrodniarzy w historiach dziejów nie ma żadnego związku z gniewem. To zupełnie racjonalny, matematyczny wybór. Taką sposobność dał nam przecież Wolfenstein The New Colossus, w którym, tu spoiler, mogliśmy spotkać Adolfa Hitlera. William Blaskowicz, nasz dzielny bohater, tym razem odgrywa rolę aktora, który ma zagrać w sztuce zaaranżowanej przez niemiecką komórkę propagandową. Działający pod przykrywką Blaskowicz ma tajną misję do wykonania, więc nie może dać się rozpoznać, a więc powinien powstrzymać na wodzy także chęć ukrócenia życia przywódcy nazistów. To jest jednak trudne, bo Führer w scenie został ukazany jako człowiek wybitnie paskudny i odpychający. Oczywiście po to, by wzmóc w graczu odczucie odrazy do jego postaci. Twórcy gry przewidzieli jednak uczucia odbiorców i mimo innego przebiegu właściwej misji, umożliwili w jednej ze scen zaatakowanie Hitlera i próbę zgładzenia go. Próbę zresztą, jak rozumiem, udaną, chociaż niestety kończącą grę przedwcześnie, szybkim zgonem Blaskowicza. Ale jednak dla tego niekanonicznego, ale jakże satysfakcjonującego zakończenia, warto było dać się pokonać. Zwykle porażka w grze wiąże się z koniecznością wczytywania, powtarzania danego etapu itd., itd. Niektóre produkcje idą jednak w trochę innym kierunku. Wykorzystują motyw porażki, żeby zaskoczyć gracza, przyzwyczajonego do tego, że zobaczy ten sam ekran co zawsze. Tak było chociażby w grze Bloodborne, gdzie pierwszy zgon sprawiał, że budziliśmy się we śnie łowcy, czyli naszym hubie. Tak naprawdę jednak najlepszym antyekranem Game Over w tej grze jest coś, co dzieje się wiele godzin później, gdy na ulicę Mrocznego Miasta wkraczają przeciwnicy z workami. Te postacie wydają się typowymi oponentami, chociaż skrywają pewną tajemnicę. Tajemnicę, której paradoksalnie najlepsi gracze mogą nie poznać. Otóż, jeśli damy się zabić temu przeciwnikowi, na tym etapie fabuły nie doświadczymy typowego ekranu końcowego. Zamiast tego obudzimy się w więzieniu w zupełnie innej, tajemniczej lokacji. Takie wątki pojawiały się w dziesiątkach gier, nawet w grach From Software, ale dopiero Bloodborne zrobiło to naprawdę dobrze. Po złapaniu do worka czuliśmy jawne zaskoczenie i przerażenie, bo nie mieliśmy pojęcia, gdzie jesteśmy ani co się dzieje. Dlatego uczucia niepewności i zakłopotania warto było dać się podłożyć. Albo po prostu zginąć przypadkiem od dwóch ciosów jak totalna ofiara. Co oczywiście nie przydarzyło się mi. Nie macie na to żadnych dowodów. Nie macie dowodów. Pokażcie nagrania jakieś. To będzie dość dziwaczna kategoria, ale czasem specjalnie potykamy się na drodze wirtualnego życia, by zobaczyć widowiskowy ekran upadku. Różne gry jak Przygody Lary Croft, Heavy Rain czy Fatal Frame potrafią atakować gracza okrutnymi scenami śmierci, co ma być może jakieś walory edukacyjne? Nie wiem, na pewno znam osoby, które inicjują te sceny, żeby zobaczyć, jak marnie skończy bohater czy bohaterka i jak wiele scen tego typu znajduje się w grze. Dowodem popularności tej makabrycznej formy sztuki niech będą liczne kompilacje scen śmierci z poszczególnych gier, które zresztą na YouTubie wykręcają niemałe liczby. Istnieją też gry, które wybijają się nietypowymi pomysłami, które warto zobaczyć na własne oczy. Na przykład w takim Rainworld, jeśli zostaniemy schwytani przez drapieżnika, nie zawsze giniemy od razu. Zamiast tego jesteśmy przenoszeni do legowiska danego potwora. Tu możemy skonać, albo czasem próbować się oswobodzić. I to jest bardzo dobra alternatywa dla typowego ekranu Game Over. Na przestrzeni lat wytwarzają się pewne growe rutyny, jak na przykład to, że ekrany Game Over są po prostu planszą z napisem wczytaj save'a czy coś podobnego. Różne tytuły próbują jednak alternatywnych rozwiązań i bawią się samą mechaniką porażki gracza. Klasycznym przykładem jest Fission Mailed, czyli ekran z Metal Gear Solid 2, który tylko imituje ekran porażki i próbuje w ten sposób nabrać gracza.
humorystyczny sposób ekrany Game Over wykorzystuje mało dzisiaj znana, ale jednak całkiem zabawna adaptacja twórczości Monty Pythona. W grze ekrany Game Over mogą pojawiać się na przykład losowo, po czym są usuwane, a gracz zostaje przeproszony przez twórców gry za pomyłkę. Zabawne, bardzo zabawne. Jeszcze dalej idzie Hylix, dziwaczny RPG oparty na nietypowej stylistyce. Ginąc w tej grze trafiamy do specjalnego obszaru, z którego możemy teleportować się z powrotem do świata gry. Zanim to zrobimy, warto jednak zbadać to miejsce. Okazuje się, że na tym nietypowym ekranie Game Over możemy też chociażby budować zamki z piasku, odkryć kilka sekretów przy pomocy dynamitu, a nawet odblokować nowe, sekretne przejście. Tyle tylko, że zagradza je ryba, która informuje, że jest to strefa VIP, a żeby dostać bilet do tej strefy, musimy zginąć więcej razy. Ekrany Game Over często prowadzą do alternatywnych zakończeń. Wystarczy w odpowiedni sposób wyglebić się na jakiejś misji albo podjąć w oczywisty sposób niewłaściwą decyzję. Jedna z moich ulubionych gier, Dragon's Dogma, obudowuje całą swoją fabułę wyzwaniem, jakie Smog rzuca graczowi. Kiedy wreszcie docieramy do twierdzy bestii po dziesiątkach godzin walki i questowania, Smog stawia nas przed trudnym wyborem. Znaczy, pozornie trudnym. Albo staniemy do desperackiej walki z monumentalną bestią, albo poświęcimy życie bliskiej nam osoby, a w zamian zostaniemy nieśmiertelnym władcą całej krainy. Z fabularnego punktu widzenia wybór jest oczywisty, musimy walczyć, ale ciekawość jest uzasadniona. Jeśli wybierzemy drugą opcję, nie musimy walczyć z bestią, a w zamian dostajemy rzeczywiście królestwo. To znaczy, kończy się to wszystko sceną, w której siedzimy na tronie i nie możemy nic zrobić, co ma symbolizować nasze poddaństwo Smokowi. I to jest taki najbardziej dworski ekran Game Over, jaki można znaleźć. Prawdziwa gra kończy się oczywiście zupełnie inaczej. Alternatywne zakończenia i ekrany Game Over można zainicjować też już na początku gry. W niedawnym Pillars of Eternity 2 na przykład, gdy na początku jesteśmy pytani, czy podejmiemy wyzwanie, żeby zostać wskrzeszonym, możemy odmówić tego wszystkiego, a w zamian doświadczamy reinkarnacji do świata gry w postaci kota. W Nier Automata z kolei możemy odmówić wzięcia udziału w dalszej walce, co odblokowuje zakończenie, w którym bohaterka rzuca to wszystko i wyjeżdża w bieszcza, znaczy na ryby jedzie. No i bardzo fajnie. To ja łowię kolejne przykłady. Czy gry są sztuką? Ekran Game Over z gry Shadow of the Beast 2. Już w 1990 roku udowodnił, że tak jest. Ekrany sygnalizujące naszą porażkę mogą być po prostu ładne, albo w bezpośredni sposób satysfakcjonujące, co widać w przypadku Sega Rally Championship, gdzie... Ekran Game Over częstuje nas soczystym dżinglem, brzmiącym jak nagroda, a nie kara. Jednym z ładniejszych ekranów Game Over jest pomysł z gry Soma, kiedy zostajemy pochwyceni przez przeciwników i znokautowani. Wtedy zamiast standardowego, nie wiem, upadku postaci, napisu Game Over, oglądamy świetną i tajemniczą animację. W pierwszej chwili widząc to, byłem pewny, że to scena w stylu Metal Gear Solid 2, to znaczy, że to nie jest koniec gry, tylko jakaś zagrywka fabularna. Jest to jednak dość standardowa sekwencja, przy czym daje ona nam pewne mgliste wskazówki, co dzieje się z naszą postacią, no i przy okazji wygląda bardzo dobrze. I z tego powodu warto zainicjować ją chociażby raz. A na koniec zostawiliśmy sobie koniec. Koniec świata, bo wiele gier pozwala nam doprowadzić do niechcianej apokalipsy na skutek naszego kiepskiego występu. Jest tutaj w czym wybierać. Pierwsze skojarzenia to oczywiście seria Fallout, która oferowała proste, ale klimatyczne ekrany Game Over z narratorem. Rest in peace, chosen one. Opisującym dalsze losy planety i lokalnych społeczności. W niemal każdej odsłonie serii XCOM kiepskie zarządzanie naszą organizacją do walki z kosmitami było wieńczone stosownym ekranem lub filmikiem. Co ciekawe, te sekwencje były niezwykle klimatyczne i dość przerażające. We believe the best course of action now is to cooperate with the aliens. I na koniec jeszcze jeden przykład. Trochę z dupy, ale wybaczcie, całkiem imponujący. Chodzi o to, że w South Park The Stick of Truth w pewnym momencie gra każe nam zmniejszyć naszą postać i wejść do tyłka jednego z bohaterów. Kiedy jednak nie zdobędziemy się na odwagę i opuścimy lokację, gra zostanie przerwana efektowną eksplozją. Trochę dupy takie zakończenie, ale wygląda to bombowo. Cóż mogę dodać na koniec? Chyba tylko tyle, że w tym materiale ukryty jest wirus, który zniszczy internet, jeśli nie wpiszesz w komentarzu rozwiązania równania w ciągu 3 sekund. Wszystko jest w waszych rękach.